To była konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustawy nazywanej medialnie Bezkarnością Plus. Natomiast my porozmawiamy w drugim wejściu Republiki po południu o kryzysie w obozie władzy. Niektórzy mówią, że ten kryzys jest bardzo poważny, że być może zakończy się rządami mniejszościowymi albo nawet samorozwiązaniem Sejmu. A o tym kryzysie porozmawiamy z panią poseł Agnieszką Ścigaj z PSL Kukiz 15. Koalicji Polskiej. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam pana. Z Koalicji Polskiej i z panem posłem Michałem Wypijem z Porozumienia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kryzys rozpoczął, czy wybuchł wczoraj i dotyczy w zasadzie braku poparcia partii koalicyjnych Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia, braku poparcia dla dwóch ustaw Prawa i Sprawiedliwości, dla ustawy nazywanej Piątką dla Zwierząt i dla ustawy o bezkarności plus, jak to mówi opozycja. I na początku pierwsze pytanie kieruję do pana posła Michała Wypija, na co Porozumienie dokładnie się nie zgadza. Ja tylko tytułem wstępu jeszcze dodam, że wczoraj Sejm przyjął ustawę o ochronie zwierząt, nazywaną właśnie Piątką dla Zwierząt, i Porozumienie w większości wstrzymało się od głosu. Dwóch posłów było przeciw i tylko pani minister, wicepremier Jadwiga Emilewicz poparła tę ustawę. Jeżeli chodzi o te dwie ustawy, Bezkarność Plus i Piątka dla Zwierząt, to co wam się, panie pośle, w tych ustawach nie podoba? Znaczy dwie kwestie, które należy sprostować. Po pierwsze, nie ma takiej ustawy jak Bezkarność Plus. Nie ma takiej ustawy, która likwidowałaby kodeks karny czy zawieszałaby działalność sądów. Także w tym projekcie covidowym my zwracaliśmy uwagę, że należy zawężyć ten katalog spraw de facto do ochrony życia i zdrowia. I tutaj medycy czy osoby związane z organizacją służby zdrowia powinni mieć pełne prawo do tego, żeby podejmować czasem trudne decyzje, ale żeby nigdy nie mieli wątpliwości, że mając na szali czasem bezduszne przepisy, które nie nadążają za dynamiką zmian, a z drugiej strony życie ludzkie, żeby wybierali życie ludzkie. Jesteśmy na wojnie, więc czasem trzeba przyjmować takie rozwiązania wojenne, żeby państwo było sprawne, a przede wszystkim, żeby Polacy mieli poczucie, że jesteśmy razem w jednym zespole i walczymy, i to, co jest dla nas najważniejsze, to walka o życie i zdrowie Polaków. Dlatego ten projekt byliśmy gotowi poprzeć. Ja o tym już mówiłem medialnie, publicznie. Mówiliśmy o tym naszym partnerom. Te dwie poprawki, które zostały zaproponowane do tego projektu antykowidowego, przyjęliśmy z pełną satysfakcją i pozwolił nam to ten projekt poprzeć. Jeżeli zaś chodzi o projekt dotyczący likwidacji ferm futerkowych i części rynku drobiarskiego, to zwracaliśmy uwagę przede wszystkim, że nie podoba nam się przepis, w którym organizacje ekologiczne mogłyby wejść na czyjąś posesję i decydować, czy standard dobrostanu zwierząt jest wysoki czy niski. Jest od tego inspektorat weterynarii, jest od tego ARiMR, są od tego służby celne, które mają też takie możliwości, więc nie ma potrzeby wprowadzenia dodatkowej regulacji. Zgłosiliśmy poprawkę wydłużającą vacatio legis po to, żeby osoby, które funkcjonują w tych branżach powiązanych z branżą futrzarską, miały szansę spłacić leasingi czy spłacić kredyty, tak żeby miały szansę poszukać miejsc pracy, przebranżowić się, bo nasza decyzja nosiła konkretne konsekwencje. Utrata tysięcy miejsc pracy w zasadzie z dnia na dzień i to jeszcze w okresie epidemii. I ostatnia zmiana to powrót uboju rytualnego. Nie zgadzaliśmy się na wykreślenie tej kwestii. Te trzy poprawki zostały zgłoszone. Powiedzieliśmy, że przyjęcie tych poprawek sprawia, że Porozumienie jest gotowe poprzeć ten projekt, dlatego się wstrzymaliśmy, bo co do zasady w duchu czujemy, że walka o podwyższenie standardu dobrostanu zwierząt jest czymś absolutnie wartościowym. Niestety, jak się okazało, diabeł utkwił w szczegółach i te szczegóły nie pozwalają nam poprzeć tej ustawy, która w tym dodatku dotyka także części elektoratu, który dał zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, więc uważam, że co najmniej ta sprawa wymaga bardzo, bardzo poważnej rozmowy i nie zgadzamy się także na sposób procedowania, który pomija pracę w Komisji Rolnictwa i przeciwko temu też zaprotestowała część posłów Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że takie sprawy lepiej jest przedyskutować w obozie Zjednoczonej Prawicy czy w Sejmie na Komisji Rolnictwa, niż głosować ręka w rękę z totalną opozycją, jak wczoraj miało miejsce. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie kieruję do pana, ponieważ Marek Suski, czyli taki zaufany, można powiedzieć, polityk Prawa i Sprawiedliwości, zaufany Jarosława Kaczyńskiego, mówił dzisiaj w radiu RMF FM, że koalicja w zasadzie już nie istnieje i że bardzo poważnie brany jest pod uwagę scenariusz rządu mniejszościowego. I mam pytanie, czy Porozumienie dopuszcza w ogóle taki bieg wypadków? Czy jesteście państwo w stanie pogodzić się z tym, że po prostu nie będziecie już w rządzie? Znaczy, z pewnym zdumieniem słucham tego typu wypowiedzi, ponieważ koalicja Dobrej Zmiany, Zjednoczonej Prawicy, po pierwsze wygrała szereg wyborów, cieszy się mandatem poparcia społecznego wśród Polaków. Z drugiej strony sprawdziła się w poprzedniej kadencji i ma na jak najlepsze doświadczenia początku tej kadencji,
walki z pandemią, więc przekreślanie dorobku na naszej wspólnej pracy poprzez jeden projekt, który nie był objęty żadnymi umowami, żadnymi negocjacjami. Nie, na ten temat nie rozmawialiśmy w ogóle w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ani razu nie było okazji, żeby na ten temat dyskutować. I jednocześnie sprowadzanie istnienia tak ważnej koalicji w kluczowym dla Polski momencie walki z pandemią do tego jedynego projektu, który Prawo i Sprawiedliwość wolała przegłosować z totalną opozycją, uważam za pewną nieuczciwość względem naszego elektoratu. Polacy nam zaufali, ale Polacy oczekują, że Zjednoczona Prawica będzie zjednoczona. My możemy się poszerzać, możemy zapraszać nowe środowiska, ale Polacy nie zgadzają się na to, żebyśmy wypychali któregokolwiek z koalicjantów. Pani poseł, bo tak, od kilku tygodni trwają negocjacje na łamach Zjednoczonej Prawicy. Negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu, dotyczące także list wyborczych przy okazji tych wyborów parlamentarnych przyszłych, które odbędą się w 2023 roku. Także mamy tutaj pewnego rodzaju negocjacje o wpływy, o stanowiska ministerialne dla pewnych zacnych osób i dla ich ludzi. Czy pani traktuje ten wybuch kryzysu związanego właśnie z ustawą Piątka dla Zwierząt i ustawą o bezkarności plus trochę jako zasłonę dymną, że ten konflikt tak naprawdę dotyczy czegoś innego? Raczej tak, dokładnie. Teraz jakby słuchałam jeszcze pana posła, to tym bardziej utwierdziłam się w tym, że ten projekt naprawdę był postawiony w innym celu. On był rzeczywiście testerem na tą wierność poszczególnych posłów wystawiających mocno na próbę te porozumienia i boję się, że w takim wypadku, kiedy robi się tak poważny test i rzeczywiście jak widać, no, on wiele rzeczy pokazał, to coś Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje poważniejszego i tu będzie gorsze testowanie. Ale dla mnie przykrą sprawą jest to i cały czas to podkreślam, że jestem za tym, aby w polityce rozmawiać i prowadzić różnego typu porozumienia, ale przede wszystkim powinny one się opierać na porozumieniach programowych. Wyborcom przed wyborami obiecuje się i wskazuje się na program. Zachęca się do tego i pokazuje, wyborcy bardzo często głosują nie tylko i wyłącznie na personę, ale przede wszystkim na program. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z ordynacją proporcjonalną, to tutaj ma to bardzo duże znaczenie. Jeżeli mielibyśmy jednomandatowe okręgi wyborcze, to rzeczywiście z całą pewnością lokalnie wybierano by posłów, którzy mieliby dużą samodzielność, ale tak nie jest. Dlatego w tych wypadkach, jeżeli zawiązuje się koalicję, to warto pamiętać o tym, że ma się jakiś program i zamiast negocjować, czy zaczynając negocjacje, albo tak trudne negocjacje, stołki, wpływy, władze, pieniądze, to warto pomyśleć o tym, że coś się obiecało wyborcom i warto negocjować sprawy programowe. Ja bardzo często dziwiłam się ugrupowaniu, które nawet w wypowiedzi pana posła, jeśli chodzi o tą ustawę dotyczącą ochrony zwierząt, jest mi bardzo bliskie ugrupowaniu pana Jarosława Gowina, które rzeczywiście w dużej mierze stało na czele, na straży wolności gospodarczej, na tych hasłach zresztą wiele ludzi zaufało dotyczących na przykład obniżania podatków czy podniesienia kwoty wolnej od podatku i bardzo szybko zapomniało niestety o tych propozycjach programów. Ja już nie wspomnę, że znam program porozumienia i jeszcze wcześniejszego ugrupowania pana Jarosława Gowina, który też mówił o zmianie ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze na przykład. Już często o tym nie wspomina, właściwie chętnie posłowie by o tym zapomnieli. Więc może to jest taka nauczka, że rzeczywiście w polityce liczy się przede wszystkim dobre słowo, ale dane słowo wyborcom, a nie tylko i wyłącznie między sobą i ustalenia. Bo jak widać, to może zawieść, panie pośle, bo podporządkowanie się wodzowskiej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość z całą pewnością i zapomnienie o tym, z czym się wchodziło do parlamentu i jakie się nosiło postulaty, no może świadczyć o tym, że ten, kto daje, tak szybko może zabrać. Niestety. I jedna rzecz mi się tylko nasuwa, że niestety jeżeli część posłów wchodzących w tą koalicję czy osób, które się mają różne stanowiska, one rzeczywiście dla nich te programowe sprawy ideowe są mniej ważne, a ważne przywiązanie jest do tych wynegocjowanych swoich stanowisk, to niestety tak szybko też mogą ulec tej presji władzy, partii władzy. I to tak się skończy, że mogą przyjść wszyscy pod kulonym ogonem i pomyśleć sobie, no niestety za dużo do stracenia, trzeba to jakoś ograć i pozostać tam, gdzie się jest. Pani poseł, co do meritum. Wczoraj w nocy Sejm przyjął ustawę nazywaną właśnie Piątką dla Zwierząt. Ta ustawa głównie zakazuje prowadzenia ferm futrzarskich i zakazuje także zabijania zwierząt metodą uboju rytualnego.
Ta ustawa została przyjęta głównie głosami Prawa i Sprawiedliwości, części posłów tej partii, a także Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A jakie jest pani zdanie na temat tej ustawy? Czy pani ją popiera, czy wręcz odwrotnie? Ponieważ jest to no, taki ostatnio bardzo medialny punkt, szczególnie duże emocje ta ustawa wywołuje wśród środowisk rolniczych. Ja akurat muszę się przyznać, że nie zagłosowałam w tym punkcie, ale dla powodów technicznych. Po prostu nie wiem, jak to się stało. Głosowałam zdalnie, że nie udało mi się wcisnąć. Natomiast w przycisku. Ja miałam dużo wątpliwości co do tej ustawy. Co do celów tej ustawy oczywiście jestem jak najbardziej za. Natomiast powrzucanie w niechlujny sposób w jeden projekt różnych aspektów, które zahaczają o właśnie gospodarkę, które zahaczają o ingerowanie w własność prywatną, a jednocześnie biorąc wiasy emocjonalne niektórych posłów, mówiąc im w ten sposób, że jeżeli nie zagłosują za tą ustawą, to są złymi ludźmi, co jest dla mnie absolutnie po prostu niedopuszczalnym manipulowaniem tak, ludźmi, no bo to tak nie jest, bo jeżeli chcemy tworzyć dobre prawo, nie możemy się pozwolić sobie na takie emocjonalne niewolnictwo i mówienie w ten sposób, że ktoś, kto nie zagłosuje za ustawą, jest złym człowiekiem. Ani nikt nie ma prawa tak sądzić, ani nikt prawa nie ma na pewno z polityków mówić tak o drugim człowieku, a tym bardziej w momencie, kiedy ktoś chce racjonalnie podejść do przepisów prawa i uwzględnić różne aspekty. Niedopuszczalnym dla mnie było to, że nie znalazło się to na Radzie Dialogu Społecznego i nie było dyskutowane ze środowiskami, które bezpośrednio to dotyka, środowiskami rolniczymi. W żaden sposób również właśnie ze środowiskami gospodarczymi, które rzeczywiście no, stają w takiej sytuacji, że nagle ktoś ustawą po prostu zmienia im rzeczywistość z dnia na dzień. W momencie, kiedy oni mają swoje biznesy, zainwestowali duże pieniądze w zgodzie z prawem, bo przypomnijmy, państwo polskie do tej pory na to się zgadzało. Z dnia na dzień ktoś ma taką, a nie inną intencję dla gry politycznej, jak się okazuje, zamyka im ich własny dorobek i firmę i nie podając im sensownych argumentów, mało tego, nie dając im żadnego rekompensaty, ani żadnego zaplecza finansowego w zamian za to, że decyzją zmienia im sytuację życiową. No tak nie można postępować. To jest niebezpieczny precedens. Pan pewnie, poseł, myśli podobnie, że w taki sposób, dokonując takiego precedensu, można będzie za chwilę każdą branżę zamknąć. Jak nie wiem, czy pan redaktor by się dobrze czuł, gdyby komuś się przywidziało z rządzących, że Telewizja Republika nie nadaje treści zbyt dobrych i etycznych i moralnych, bo według jego wartości one nie są i zamknęło państwu telewizję. No to, bo to mniej więcej do tego sytuacji można porównać. Tak jak mówię, ja osobiście moralnie uważam to jak noszenie futra za naganne, bo to bardziej dla mnie jest coś, co powinno być przynajmniej początkiem procesu, żeby edukować społeczeństwo, dać długi czas, jak taką poprawkę Koalicja Polska zgłaszała, 10 lat do tego, aby ktoś się przebranżowił. To zresztą tak jak tu podobnie pan poseł mówił, tak podobne postulaty. Ja się z nimi zgadzam. Rzeczywiście, gdyby ta ustawa tak wyglądała, to pewnie nie wahałabym się za nią zagłosować. Ale ona tak nie wyglądała. Bez dialogu, bez rozmowy, zrobienie z testu poważnej sprawy ingerującej w własność prywatną, zrobienie sobie testu politycznego na wierność polityczną. To jest nieuczciwe i to jest nieetyczne. Jedno jeszcze mam pytanie do pana posła, to znaczy nie ostatnie, ale jedno z ostatnich. Mianowicie, czy będziemy mieli nowego rzecznika praw obywatelskich? Ponieważ wczoraj miało się odbyć głosowanie dotyczące wyboru jedynej zgłoszonej kandydatki, pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. To głosowanie zostało zdjęte z porządku obrad z tego powodu, że doszło do jakichś problemów technicznych w trakcie głosowania na komisji. Ale generalnie rzecz biorąc, Prawo i Sprawiedliwość unika tematu i nie wyznacza swojego kandydata. W związku z tym Adam Bodnar, mimo upływu 5-letniej kadencji, ciągle pełni ten urząd. Czy Zjednoczona Prawica wystawi kogoś właśnie do tego, żeby został nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, choć prawdą też jest, że od wczoraj czy od w zasadzie godzin nocnych dzisiaj sytuacja się mocno skomplikowała, jeżeli chodzi o współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy. Także my czekaliśmy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zamierzało przedstawić kandydata. Tego kandydata do dzisiaj nie ma. A w tej sytuacji mam nadzieję, że niedługo po uspokojeniu emocji wrócimy do poważnych rozmów w ramach koalicji, bo wierzę w to, że Zjednoczona Prawica trwa
trwać będzie, bo jest bardzo dobrą koalicją. I jeszcze jedna krótka uwaga do pani poseł, bo to była bardzo ciekawa wypowiedź. Cieszę się, że pani poseł zna nasz program, także wcześniej Polski Razem. I tam w ramach tego programu było między innymi wydłużenie kadencji samorządu i wprowadzenie dwukadencyjności. I właśnie trwanie w koalicji, czy dobry, mądry kompromis może powodować, że te postulaty jesteśmy w stanie wprowadzić w życie. Tak samo i owe w mniejszych gminach. Także bycie w koalicji jest czasem bardzo wartościowe, jeżeli pamiętamy to, o czym pani poseł mówiła, z czym i po co idziemy do polityki, bo wtedy możemy realizować te idee, które są dla nas ważne. Kilka takich idei dla porozumienia zrealizowaliśmy, a w tej kadencji jest nas więcej. Czujemy większą moc, czujemy większą odpowiedzialność. Jesteśmy gotowi wziąć większą odpowiedzialność za kwestie programowe, które były kluczem pierwszych rozmów koalicyjnych. One trwały wiele godzin. Dlatego jestem zaskoczony, że negocjacje zostały zerwane, ponieważ mi się wydawało, że w zasadzie jesteśmy już na finiszu tych negocjacji, a teraz Prawo i Sprawiedliwość uznało, że chce zerwać negocjacje. No cóż, poczekamy w takim razie na moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie gotowe, żeby do tych negocjacji wrócić. My jesteśmy gotowi zawsze, żeby rozmawiać na temat Polski. Panie pośle, bardzo proszę króciutko, czy są brane pod uwagę już na tym etapie jakieś nazwiska, jeżeli chodzi o nowego Rzecznika Praw Obywatelskich? Nie ma jeszcze żadnych ustaleń, także w tym momencie nie ma na razie o kim mówić. Ostatnie pytanie do pana posła. Mianowicie słyszałem od naszej pani wydawcy, że pan poseł zaangażował się w jakąś dużą akcję charytatywną, w której bierze udział nie tylko Porozumienie, ale także inni posłowie. Także można powiedzieć, jest to ogólnoparlamentarna akcja charytatywna. Panie pośle, kilka słów na koniec o tej inicjatywie. Tak, to dziękuję bardzo za to pytanie i dziękuję bardzo także wszystkim klubom parlamentarnym, które się w to włączyły. Faktycznie posłowie w niedzielę zagrają mecz charytatywny, żeby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie Sebastiana. To jest niespełna 16-letni piłkarz, który uległ fatalnemu wypadkowi w trakcie meczu. Jest paraliżowany od góry do dołu. Już został przetransportowany do Olsztyna, do naszego szpitala. Będziemy się nim zajmować w naszej klinice. No i wspólnie zbieramy fundusze, także to jest pierwsza taka inicjatywa w tej kadencji Sejmu. Jeszcze raz dziękuję posłom ze wszystkich opcji politycznych, a także innym zaangażowanym. Tu państwo widzicie część składu, proszę wierzyć, że już jest uzupełniony. Także w niedzielę zapraszam o godzinie 14 na stadionie Stomilu w Olsztynie. Pogramy wszyscy razem w drużynie Wielkich Serc dla Sebastiana. I tym miłym akcentem kończymy program Republika po południu. Ja gratuluję. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Dobra, dziękujemy serdecznie w takim razie za udział w naszym programie Republika po południu. Naszymi gośćmi byli pani poseł Agnieszka Ścigaj i pan poseł Michał Wypik. Dziękuję za uwagę i zapraszam na wolne głosy w imieniu Marcina Bąka. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.